Witajcie, drodzy kochani. Sporządziłem pewien raport, który chciałbym wam przekazać odnośnie najbliższej przyszłości. A więc tak, drodzy kochani, słuchajcie uważnie. To jest bardzo ważny filmik. Więc tak, trzeba robić zapasy wody do zmagazynowania tej wody w jakimś miejscu. Może również być nam potrzebne mleko sojowe, mleko migdałowe, olej kokosowy, olej z oliwek. Olej z oliwek możecie również magazynować albo w baniakach metalowych, albo w butelkach. Dodam, że ten olej się nie psuje, może leżeć wiele, wiele lat i on nie ulega zepsuciu. Również sól będzie nam, drodzy kochani, potrzebna. Miód. Miód może leżeć 25 lat, on się nam nie popsuje. Można gromadzić różnorakie rodzaje orzechów. Orzech włoski, orzech laskowy, jakikolwiek rodzaj orzechów, drodzy kochani, możecie magazynować. Możecie też mieć zmagazynowaną mąkę pszenną, żytnią, mąkę z kukurydzy, czekoladę, czekolada w proszku, zupy w proszku możecie zmagazynować. Puszki z owocami, puszki z warzywami, ewentualnie jeżeli ktoś lubi mięso, również są puszki mięsne lub rybne. Tabletki do dezynfekcji wody. Tabletki do dezynfekcji wody również, drodzy kochani, wam będą bardzo potrzebne. Środki patrunkowe, wszelkiego rodzaju bandaże, wszelkiego rodzaju środki dezynfekujące. To, drodzy kochani, będzie wam wszystko bardzo, bardzo potrzebne. Ponieważ, dlaczego wam to mówię? Za 6 miesięcy zaczną się problemy z wodą. Zaczną się problemy z całym systemem pieniężnym. Po prostu pieniądz traci na wartości. Wyżywienie planety będzie kontrolowane, ale jeszcze oprócz tego chciałbym wam powiedzieć, że pola nie będą dawać plonów. W związku ze zmianą klimatów, w związku z pewnymi rzeczami, które się będą działy na planecie, no po prostu pola nie będą dawać należytych plonów. Ceny żywności pójdą strasznie w górę. I te problemy, drodzy kochani, jak już wcześniej wspomniałem, mają się zacząć właśnie za 6 miesięcy. Tak mniej więcej od grudnia 2020 roku. Na polach uprawnych ryżu pojawi się bakteria, pojawi się grzyb, który będzie powodował, że te plantacje nie będą się nadawały zupełnie do niczego. Nie będzie upraw ryżu, skończą się te uprawy ryżu, już ich nie będzie. Także od grudnia macie, drodzy kochani, podwyżki cen żywności. Nie czekajcie na grudzień, nie czekajcie aż przyjdzie grudzień. Możecie te zapasy robić w każdej chwili, kiedy macie wolny czas. Nie zwlekajcie z tym, ponieważ musicie być dobrze przygotowani do tego, co nadchodzi. Od grudnia wybuchnie panika w związku z tym, że nie będzie wystarczającej ilości żywności dla każdego. Żywność będzie limitowana i nie będzie dla każdego. Jeżeli już będzie, ceny tej żywności będą bardzo, bardzo pójdą w górę. Będzie ona żywność będzie nieosiągalna dla biedniejszych warstw społeczeństwa. Również chciałbym wam powiedzieć, drodzy kochani, że od 2021 roku zaczną się, jak wcześniej mówiłem, te bakterie w wodzie, również plagi insektów, które uderzą w rolnictwo. A za 4 lata mniej więcej będzie bardzo mocna susza. Bardzo mocna susza, która spowoduje dużą katastrofę w rolnictwie i w ogóle na całym świecie. Te informacje wam, drodzy kochani, przekazuję, żebyście wiedzieli, po prostu mieli już jakąś koncepcję tego, co macie zrobić. Możecie sobie po prostu zrobić, albo niektórzy już mają pewną piwnicę, albo niektórzy, którzy nie mają, mogą po prostu wybudować w szybkim czasie taki magazyn podziemny, gdzie możecie mieć po prostu te potrzebne wam rzeczy, drodzy kochani, zmagazynowane. To by było na tyle. Ja jeszcze raz was zapraszam na link pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić odpromienniki mineralne bardzo zdrowe. Od ciebie się żegnam, serdecznie was pozdrawiam i do widzenia.